Cześć, ja jestem Sarci, witam Was ponownie w grze FIFA 18. W dzisiejszym materiale z trybu Droga do Sławy zagramy sobie na początek z Walencją. Szykuje się bardzo ciekawe spotkanie, no bo jest to silna drużyna. Warto dodać, że w prawdziwych rozgrywkach, teraz po 8 kolejkach, Walencja jest na drugim miejscu w La Liga Santander, tuż za Barceloną i o punkt wyprzedza Real, a na przykład Atletico jest na czwartej pozycji po 8 kolejkach. No tutaj u nas oczywiście w wirtualnym świecie wygląda to troszeczkę inaczej, ale też Walencja utrzymuje się wysoko na 5 pozycji i na pewno będzie walczyć o zwycięstwo. Nie będzie to łatwy mecz. Z niekłamaną przyjemnością witamy Państwa, mówi Dariusz Szpakowski, wraz ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Zapraszamy Państwa na ligowy spektakl. Valencia i Atletico to dobrze sobie znani przeciwnicy. Kluby rywalizowały ze sobą wiele razy, nie tylko w meczach ligowych. Spotkały się na przykład w Pucharze Króla w 1972 i 99 roku. Niejednokrotnie walczyły również ze sobą w rozgrywkach europejskich. Ale i tak trzeba przyznać, że tak wysokie miejsce w tabeli, zarówno teraz w tych realnych rozgrywkach, jak i tutaj, jest na pewno dla Walencji dobrym prognostykiem na przyszłość i zobaczymy, czy nasza drużyna tutaj będzie w stanie tę ekipę zatrzymać. Wanda Metropolitano nie jest obiektem, który powstał od zera. Wcześniej istniał tu Estadio La Peineta, oficjalnie znany jako Estadio de la Comunidad de Madrid. Wielofunkcyjny stadion sportowy otwarty we wrześniu 1994 roku. W roku 2011 rozpoczęto pracę nad znaczną przebudową areny, które jednak bardzo się przeciągały. Klub pierwotnie chciał ukończyć obiekt w roku 2015, potem jednak przesunięto termin oddania na 2017. Do końca roku 2016 wzniesiono większość trybun i rozpoczęły się prace nad dachem. Ostatecznie obiekt oddano do użytku w roku 2017. Antoine Griezmann to piłkarz, który potrafi przesądzić o losach spotkania, nie uważasz? Ostatni mecz to był jego koncert. Hat-tricka w jednym spotkaniu nie zdobywa się od tak sobie, a on przecież na hat-tricku nie poprzestał i trafiał dalej. Na pewno nie pozostanie to bez wpływu na morale obrońców w dzisiejszym spotkaniu. Od początku istnienia Walencji na barwy obrano kolory czarny i biały. Potem w latach 1924-1996 uznawano tylko kolor biały. Obecnie przywrócono pierwotną czarno-białą kolorystykę. Nie do końca pewna jest geneza nietoperza widniejącego w herbie klubu. Istnieją dwie teorie. Pierwsza głosi, że kiedy Jakub I zdobywca wjeżdżał do Walencji, na szczycie jego sztandaru przysiadł nietoperz, co monarcha wziął za dobry znak. Druga jest dość prozaiczna. Po prostu w okolicy nietoperze występują w ogromnych ilościach. Ależ sporo ciekawostek dzisiaj usłyszeliśmy w tym polskim komentarzu. Zobaczymy, czy ciekawa będzie pierwsza połowa tego spotkania. Ależ teraz błąd obrony Walencji. Uwaga! Będzie szansa dla Griezmana. Dobrze uderza, ale świetna obrona bramkarza Walencji. A teraz uwaga, bo bardzo dobra okazja dla gości, żeby zakończyć to strzałem. Jeszcze nie koniec, ale pewnie nasz bramkarz chwyta piłkę. Niezłe podanie do Alexa Huntera. Ten się obrócił i od razu uderza i bramka! Pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Błyskawiczna reakcja Alexa Huntera. Szybki obrót i od razu bez namysłu uderza. No, to jest bramka, którą można oglądać bez końca. Piękny gol, świetnie podkręcona piłka. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No i co bardzo cieszy, uderzenie słabszą lewą nogą i też bardzo celne, bardzo silne. Bramkarz tutaj skapitulował, nie można też mieć do niego pretensji. Jest szansa dla naszego zespołu. Griezmann obok bramki. Nie ma bramki.
Może być kolejna szansa dla naszego zespołu Alex Hunter, ale tutaj bramkarz Walencji znowu broni. Nie jest sam. Teraz uwaga, bo jest znowu dobra akcja, bardzo dobre podanie Griezmana do Huntera i ten wykańcza to. Nie pozostało mu nic innego, ależ świetne rozpoczęcie w wykonaniu Huntera. Tak trzymać! Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No naprawdę zaskakująco dobrze nam się układa ten mecz. Spodziewałem się trudnej przeprawy, ale na razie Walencja nie ma wiele do powiedzenia. Rządzimy tutaj i dzielimy na swoim boisku 2-0 w 33 minucie. Teraz jest szansa Walencji, uwaga, musimy to wybronić. Był strzał, jednak ze zbyt ostrego kąta, żeby to mogło zaskoczyć naszego golkipera. Right Huntera, może coś z tego może być. Może będzie dobra sytuacja, spróbuję tutaj podać przed pole karne. Jeszcze odegranie do Huntera, ten uderza i próbował szczęścia nieco tym razem obok bramki. Atletico przesuwa się z piłką w stronę bramki przeciwnika. Dobrze, to rozgrywamy, będzie szansa. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Sędzia kończy pierwszą połowę, rezultat do przerwy 2-0. A więc bardzo dobry wynik po pierwszych 45 minutach. Jak byś podsumował grę Alexa Huntera do przerwy? Świetnie mu idzie, dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Niesamowita regularność naszego zespołu, jeśli chodzi o zdobywane bramki i o to, że w jednym meczu bohaterem zespołu jest Alex Hunter, w drugim Griezmann. Świetnie się tutaj uzupełniają pod tym względem, zawsze Atletico może liczyć na któregoś ze swoich napastników. Dośrodkowanie do Griezmana, robi się niebezpiecznie. Uwaga, Alex Hunter do Griezmana, ten będzie uderzał, ale jak zwykle, kurczę, mamy pecha do tych asyst, jeśli chodzi o podania do Griezmana. Prawie zawsze, kiedy podajemy mu piłkę i ma akcję, to jakoś gorzej strzela niż zwykle. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy co. Ale uwaga, bo Walencja wcale nie zamierza się poddawać i też ma swoje szanse. Bardzo dobrze tutaj wbiegł jeden zawodnik w nasze pole karne, ale bramkarz też był na posterunku. Poza tym wydawało się, że strzał był jednak trochę niecelny. Uwaga, rozgrywamy tutaj piłkę cały czas przed polem karnym. Czy coś z tego będzie? Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Już wydawało się... Jeszcze piłka przypadkowo trochę do Alexa Huntera. I ten strzał jednak niecelny. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Zobaczmy, czy spełniamy wymagania trenera. Jak najbardziej. Robi się niebezpiecznie. Walencja jeszcze próbuje, dobre podanie, odegranie i jeszcze będą strzelać. No ale znowu prosto w bramkarza. Takimi strzałami nie są w stanie nas zaskoczyć. Mecz właśnie zakończył. A więc jest zwycięstwo. No i mamy zwycięstwo, a w dodatku bramkarz zachował czyste konto. Przeciwnicy dzisiaj nie mogli się przebić przez zasieki obronne. Nie dane im było się wpisać na listę strzelców. Trzeba przyznać, że w pierwszej połowie działo się więcej, jeśli chodzi o różne akcje naszego zespołu. W drugiej kontrolowaliśmy spotkanie i udało się dowieść do końca te trzy punkty. Alex, your goals were the difference today. Would the team still have been able to win without you on the pitch? Oj, tutaj dziennikarz wyraźnie próbuje sprowokować Huntera do jakiejś porywczej wypowiedzi. Of course, goes without saying. We've got an incredibly talented group here and I'm just one part of that. But it was great to have made my mark in a win. I was just asking because the team has struggled all season, but today it did not. The main thing is we got the result we were looking for. Now we just have to build on it. Thank you, Alex. This club has always been among the elite. And the elite train harder than the rest. This much is certain. Let's go! On this day we will train one-on-one, head-to-head. Give me maximum effort or nothing at all. We train like we play, gentlemen.
No cóż, pora zatem na kolejny trening. W ataku zdobądź jak najwięcej bramek, w obronie staraj się odebrać piłkę przeciwnikowi, czyli kolejny trening, w którym rywalizujemy z Griezmannem. Spróbujemy tutaj zdobyć rzeczywiście jak najwięcej punktów. No, tym razem się nie udało. Zobaczymy, jak my go powstrzymamy. Tutaj też nie zdobył za bardzo punktów. Strzał z dystansu, tak nie do końca. Ej, no teraz nie miałem nawet okazji, żeby zareagować. O kurde, i wyszedłem, no. Nie tak to miało zdecydowanie wyglądać. No ale spokojnie. Wciąż jeszcze wszystko jest do... A, bo nie mogę też, no tak, nie mogę za nisko też uderzać, bo jest tutaj przeszkoda, na którą też się Griezmann włapał. No bo jak tak dalej pójdzie, to będzie tutaj ciężko. No nie wyszło to mi za pierwszym razem, więc spróbujemy to powtórzyć. Mam nadzieję, że zdecydowanie teraz będzie jednak lepiej. Aczkolwiek to Griezmann tutaj póki co zdobywa punkty. Niewiele może ich, ale mimo wszystko idealnie prosto w tarczę. Za takie strzały szczególnie dużo punktów mam szansę zarobić, jakby nie patrzeć. To był twój błąd, chociaż jeszcze może mi odebrać, ale udało się strzelić. Jest jeszcze kilka prób. Nie wyszło to za bardzo. A, teraz ładnie. Ale też niecelnie. Spróbuję teraz z dystansu. Chyba nieco bronił. Ostatnia jego próba. I nieudana, więc wygrywamy ten trening. Lecimy dalej. Piłkarz kompletny. Na przemian broń się i atakuj. Podobnie, tylko że teraz w innych scenariuszach. A, proszę bardzo. W ten sposób. Jeszcze bramkarz do pokonania. Udało się. Teraz bronimy się. Ładnie. Dostałem też 500 punktów za to. Ach, obronił jednak. Doskakujemy od razu do Griezmana. Aj, teraz się dałem. Ale też niecelnie strzelił. Spokojnie, bo tutaj kurde zaraz mnie odbierze, ale ładnie. Udało się okiwać. Też strzał obroniony niestety. Ale na razie wygrywam. Znowu kurczę dałem. Ale ładnie. Dało radę. Teraz kurde to podanie bardzo złe. Szkoda. No i nie dać się teraz na koniec jeszcze. Dobrze. Tak więc też trening wygrany. I to by było na tyle. I co ciekawe, czeka nas, bo chyba o tym jeszcze nie wspomniałem, czeka nas dzisiaj kolejne spotkanie z Walencją, tym razem w Pucharze. Co będzie jeszcze ważniejszym dla mnie meczem niż ten poprzedni, bo tutaj bardzo chcę dostać się do finału i wygrać cały Puchar. Zanim rozpoczniemy mecz, to pokażę wam jeszcze tylko wpisy w mediach społecznościowych, bo jeszcze nie czytaliście też po ostatnim zwycięstwie. A jest tutaj tego całkiem sporo, jak sami widzicie. I chciałbym zobaczyć... O właśnie, jest już znany wynik drugiego półfinału. Barcelona wygrała z Realem, czyli najwyraźniej w ewentualnym finale, jeśli do niego awansujemy, spotkamy się z Barceloną, bo tutaj wszystko się rozgrywa w jednym meczu. Nie mamy rewanżu, a więc musimy postawić wszystko na jedną kartę. No i najlepiej powtórzyć chociażby ten wynik z poprzedniego spotkania ligowego z Walencją. Przed nami niezwykle ciekawe spotkanie półfinałowe w Pucharze Hiszpanii. To pierwszy mecz półfinałowy między tymi drużynami. Ciekawe, jak zaprezentuje się tu Atletico, dla którego to już ostatnia w tym sezonie szansa na trofeum. Z europejskich pucharów już dawno odpadli, a w lidze są raczej bez szans na mistrzostwo. I to nawet z Alexem Hunterem w składzie. Dlatego właśnie mówiłem, jak ważny jest to mecz dla nas i chcemy zdecydowanie wygrać puchar w tym sezonie. Oczywiście nie wszystko tylko od Alexa Huntera zależy, ale od gry całego zespołu. Ostatni mecz udało się wygrać, ale chętnie bym ten sukces powtórzył tutaj. Prawdę mówiąc, wolałbym wygrać w pucharze niż w lidze, ale mam nadzieję, że oba spotkania zakończą się zwycięstwem Atletico.
I uwaga, bo już od początku atakujemy. Jest wrzutka do Alexa Huntera. Ale nie byłem zbyt dobrze ustawiony, żeby to zakończyć bramką. Jeszcze kartka dla Griezmana. No i czołowy strzelec zespołu będzie grał z żółtą kartką na koncie. Na szczęście napastnikowi trochę łatwiej uniknąć kolejnych wpadek niż na przykład obrońcy. Wystarczy, że trochę przystopuje w sytuacjach jeden na jednego. A tutaj francuski napastnik trochę zbyt agresywnie atakował bramkarza Walencji i stąd właśnie żółty kartonik. Tymczasem teraz to Walencja atakuje. Rodrigo Moreno. Będzie szansa na oddanie strzału. Zbyt lekko, mało zaskakująco, no i bramkarz Atletico nie miał problemu z wyłapaniem tej piłki. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Ależ teraz dobre podanie Alexa Huntera do Griezmana, jednak tutaj trzeba będzie chwilę wstrzymać tą akcję. Teraz jeszcze jest szansa. Troszeczkę obiegniemy tutaj pole karne. Jest okazja! No uwaga, strzał, ale zablokowany. Jeszcze właśnie nie koniec. Utrzymujmy się przy piłce i czekajmy na swoją szansę. Może teraz? Okay. Strzał? W tempo. Ależ teraz bramkarz to ładnie wybronił. Już blisko pola karnego. Znowu Walencja niebezpiecznie. Ale ten strzał bardzo niecelny. Nie wykorzystał swojej szansy, żeby przymierzyć. Miał tutaj sporo miejsca. Dobre podanie do Griezmana. Jeszcze tutaj spróbujmy się ustawić. Antoine Griezmann. Może będzie szansa na strzał? I gol! Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Ależ piękna akcja. Antoine Griezmann, jak zawsze, zabójczo skuteczny, znowu popisał się techniką. Król strzelców Mistrzostw Europy 2016 nie zapomniał, jak się strzela. Seria szybkich podań tutaj w obrębie pola karnego rywali okazała się bardzo skuteczna i tutaj Griezmann troszeczkę nawet mnie uprzedził, bo ustawiałem się tam Hunterem, ale dobrze, że był w stanie wykorzystać to świetne podanie. Dobra pozycja do oddania strzału. Teraz Hunter troszeczkę tutaj wypuścił piłkę do zawodnika ze swojego zespołu. Jeszcze podanie. Ależ kurczę, szkoda, że obok bramki ten strzał, bo kolejna była bardzo dobra wymiana podań w naszym zespole. Coraz lepiej się tutaj zawodnicy rozumieją i są tego efekty. Na razie ta akcja nie zakończyła się jednak bramką. No i jeszcze w doliczonym czasie pierwszej połowy Walencja próbowała szczęścia, ale nic z tego nie wyszło. I tutaj będziemy mieli jeszcze szansę na swoją kontrę. Więc uwaga, wbiegam tutaj Alexem Hunterem, ale już koniec. Połowa spotkania półfinałowego za nami. Ta nieznaczna przewaga może okazać się decydująca. Na pewno na to liczą, udając się do szatni. Pierwsze trzy kwadranse ułożyły się po ich myśli. Teraz muszą trzymać nerwy na wodze, aby nie stracić prowadzenia. No oby ta przewaga została utrzymana, a w miarę możliwości trzeba pokusić się o strzelenie drugiej bramki, no bo zawsze takie jednobramkowe prowadzenie to jest sytuacja bardzo niebezpieczna, kiedy wszystko się jeszcze może zmienić. Ale widzicie, że tutaj na razie pierwsza połowa nie obfitowała w strzały celne. Tylko dwa naszego zespołu i jeden Walencji. Zobaczymy, jak to będzie w drugiej połowie. Sędzia rozpoczął przed chwilą drugą połowę półfinału Pucharu Hiszpanii. Piękne piłkarskie widowisko, a już za nieco ponad pół godziny dowiemy się, kto zagra w finale. Griezmann. Dobre podanie do Alexa Huntera od razu na początku drugiej połowy. Jeszcze Griezmann. Ależ kurczę, pech. Jeszcze zamieszanie. I nic z tego już nie będzie. Kurde, szkoda. Atletico przesuwa się. Dobre podanie. Jeszcze spróbujemy sobie trochę miejsca zostawić. Podajemy Griezmannowi. Ten próbował uderzać. Jeszcze uderzamy. No i ponad bramką. Nie była to zbyt dobra pozycja do oddania strzału. Piłka skozłowała. I było niecelnie. Mamy instrukcję jeszcze dla naszego zawodnika. No tutaj trener by chciał, żebyśmy strzelili bramkę. No byłoby naprawdę dobrze, gdyby to się udało. Teraz się zrobiło sporo miejsca tutaj przed polem karnym. Alex Hunter może to będzie w stanie wykorzystać. Na razie oddajemy piłkę. Jednak jeden z zawodników naszego zespołu uderzył niecelnie po tym podaniu Huntera. Pareko. No i uwaga, bo Walencja ciągle walczy o wyrównanie. Będzie bardzo dobra okazja i gol. I wyrównanie! Teraz widocznie.
błyskawisko dopiero nabierze rumieńcu. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Rewelacyjna postawa, celny strzał i mamy remis. Teraz sprawa końcowego wyniku na nowo jest otwarta. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. No niestety, kolejny raz w tym sezonie tracimy swoją przewagę. Goście strzelają wyrównującą bramkę. No i może tu jeszcze dojść do dogrywki, aczkolwiek jest jeszcze 15 minut wirtualnego czasu. Mam nadzieję, że drużyna Atletico się teraz nie podłamie, tylko będziemy dalej atakować. Jest 1-1, remis. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. Przy piłce Alex Hunter. Spójrzmy na to podanie. Griezmann. Griezmann tutaj wbiega w pole karne, podaje do Alexa Huntera, ten uderza w słupek. Mamy spalonego. Gaja. Walencja kolejny raz atakuje, ale kurczę, w niesamowitej sytuacji nasz bramkarz to wybronił i całe szczęście, bo to się mogło fatalnie dla naszego zespołu tutaj zakończyć. Rozpoczynają ostatnie. A tymczasem jest szansa Walencji w tym spotkaniu i gol. Niestety. Ale szpech! Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Uff. No całe szczęście, że to był spalony jednak. O kurde. Już się bałem. Ależ trudna decyzja może zaważyć na końcowym wyniku. Tak, tu arbiter nie miał łatwego zadania, ale chyba podjął właściwą decyzję. Nie no, spalony był ewidentny w tym przypadku, więc nawet nie ma o czym mówić. I kurczę, to się chyba zakończy dogrywką, bo jeśli żaden z zespołów teraz nie strzeli drugiej bramki, to będzie właśnie dodatkowe pół godziny gry. Jeszcze jedna szansa Atletico tymczasem. Pociągnął do przodu Nico Gaitan. Tylko nie stracić tego, panowie. Yannick Carrasco. Juanfran. Wbiegamy tutaj w pole karne. Nie pozwalają rywalowi ani na chwilę dojść do piłki. A, i straciliśmy niestety. Końcowy gwizdek, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami dogrywka. Ależ będą emocje do końca. Mamy, tak jak mówiłem, teraz dwie części dogrywki. Po 15 minut każda. No i oby już te minuty przyniosły rozstrzygnięcie, bo chciałbym jednak uniknąć rzutów karnych, kiedy no nie wiadomo, jakby to się mogło zakończyć. No, z tego miejsca można strzelać. Ależ Walencja rozpoczyna tę dogrywkę. Świetna sytuacja. Bardzo dobrze tutaj rozgrywali. Jednak wykończenie zawiodło. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Najgorsze jest to, że Walencja cały czas atakuje niebezpiecznie i znowu mieli świetną okazję. No my tutaj jakbyśmy teraz przestali troszkę grać, tylko się bronimy. Nie jest to dobry moment tego meczu. Rzut rożnego w pole karne. I jest jeszcze karny, nie wierzę. Czy to będzie? Tak jest! Rzut karny! Co tu się dzieje? Bez wątpienia był faul w polu karnym, sędzia wskazuje na 11 metr. Na dodatek to było brutalne wejście, za które zawodnik powinien dostać żółtą kartkę. Zobaczmy powtórkę. Tak, nie ma żadnych wątpliwości. To był faul. No bardzo nieodpowiedzialne wejście naszego zawodnika. I czy ten rzut karny zostanie zamieniony na bramkę? Uwaga. Wybronił! Fantastyczna interwencja! Ręce same składają się do braw! Wybronił nasz bramkarz! Niesamowita sprawa! Świetna interwencja Oblaka, patrzcie tylko na to, idealnie! Świetnie, rywale nie mają nawet... Co robią nasi zawodnicy? No taki faul tutaj, naprawdę! Będzie kartka! Czy tylko może upomnienie? Kartka zdecydowanie. Tak, sędzia pokazuje mu żółtą kartkę. Zawodnik Atletico musi się teraz pilnować. Ajajaj, coś tutaj, kurczę, chyba nerwy powoli docierają do naszych zawodników w trakcie tego meczu, no ale ten rzut wolny, ten strzał z rzutu wolnego kompletnie nieudany.
No i koniec tej pierwszej części dogrywki. Niestety nie wyglądało to tutaj dobrze. To bardziej Valencia przeważała i miała swoje sytuacje. A my z kolei skupiamy się na obronie i nawet Alex Hunter z Griezmannem nie mieli za bardzo okazji, żeby się wykazać. Atletico coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Teraz dobre podanie Huntera, wbiega nasz zawodnik w pole karne i piękny strzał. A Alex Hunter zdobywa bardzo ważną asystę w tym meczu. No tutaj trener popisał się nie lada wyczuciem. Dopiero co wprowadzony na boisko zawodnik już odpłacił mu się bramką. Na chwilę wszyscy zamarli na stadionie, kiedy ta piłka uderzała w poprzeczkę, ale ostatecznie wylądowała w bramce. Takie gole to prawdziwa ozdoba każdego meczu. Tak, piłka odbiła się od dołu poprzeczki i wpadła do siatki. Znakomity strzał. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Piękna bramka, z prawdziwą przyjemnością się to ogląda. No i totalna zmiana zachowania naszego zespołu. W poprzedniej części dogrywki Valencia przeważała, a tutaj na samym początku już zaatakowaliśmy. 107 minuta i prowadzimy 2-1. Spotkanie powoli dobiega końca. Atletico Madryt prowadzi, a kibice klubu szaleją na trybunach. Trudno im się dziwić. Tym ogłuszającym tumultem dopingują swoich zawodników do jeszcze paru chwil wysiłku. No i ten doping cały czas rzeczywiście słychać. Może to napędzać naszą drużynę do dalszych działań zdecydowanie. Zaza. Jimenez. Ależ teraz błąd naszego zawodnika. Coś niesamowitego. Jeśli potem będzie bramka, to bym tego po prostu nie przeżył. Na szczęście ten strzał kompletnie nieudany. Ależ było gorąco na sam koniec jeszcze tego meczu, bo to już tak naprawdę ostatnie minuty. Strzał, ale to się nie mogło udać. No i się nie udało. Blisko już do bramki. Ale patrzcie, to jeszcze nie koniec. Znowu atakują i będzie bramka, niestety. Jest szaleństwo na trybunach. Znowu wracają do gry. Co tu się wyprawia w tym spotkaniu? Ależ mamy emocje. Cóż za dramatyczne spotkanie. Późno zdobyta bramka, ale dzięki temu przedłużają swoje nadzieje. Ten mecz rozstrzygnie się chyba dopiero w rzutach karnych. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Momentami zachowania naszych obrońców są dziwne, bo przez większość czasu bardzo dobrze przejmują piłkę, by nagle w takiej akcji bramkowej zachować się kompletnie opieszale, jakoś lekceważąco. No i pewnie zakończy się to jednak rzutami karnymi. Ale uwaga, jeszcze się nie poddajemy. Uderzenie! Słupek! Mogli prowadzić, ale spudłował. Jak to jest możliwe? No kurczę. Łatwa strata. Wysokim pressingiem zmusili rywali do popełnienia błędu. Ja już powiem wam, że widziałem praktycznie tę piłkę w siatce. Jasny gwint. Jeszcze może będzie szansa, bo teraz naprawdę się tutaj obie drużyny tak naprawdę odkrywają. Próbują zaatakować za wszelką cenę. Tylko panowie szybciej, bo nie ma dużo czasu. I koniec. Teraz będzie prawdziwa próba charakterów. A także kto lepiej wytrzyma to nerwowo. Przed nami konkurs rzutów karnych. O kurde, no tego starałem się uniknąć. Obawiałem się tego, że tak to się zakończy. No ale niestety, w 119 minucie nam strzelili bramkę wyrównującą. Alex Hunter zapewne będzie desygnowany do konkursu jedenastek. Zobaczymy, jako która osoba, jako który piłkarz będzie uderzał. A, to nawet ja mogę tutaj? Wybór strzelców? Nie, po prostu mogę sobie poznać strzelców. Czyli widzicie, Hunter będzie strzelał jako drugi. Okej, okay, Griezmann czwarty. No zobaczymy, jak to pójdzie. Wielkie emocje do samego końca. No kto by pomyślał? No i teraz Gabi. Skutecznie z 11 metrów. Nie myli się w takich sytuacjach. Bardzo dobrze. Teraz Parejo będzie próbował. Czy Oblak to wybroni? Jest słupek. Trafił w słupek. Lekko w boka byłaby bramka. Alex Hunter szykuje się do wykonania rzutu karnego. No i właśnie Alex Hunter w tym momencie będzie próbował. Zobaczymy. I mamy jest. Bramkę. Teraz Zaza, prawdziwy bohater Walencji, który strzelił dwie bramki do tej pory. Czy strzeli i teraz? Brawo, Alex!
ale ładnie wykonana jedenastka. Samo okienko! Pewnie, pewnie, teraz Carrasco, no on tutaj nie może nas zawieść. Ależ pięknie, w samo okienko! Fantastyczna jedenastka! Ależ kurczę, to się rozwija, na razie po naszej myśli, uwaga! Ach! I mamy bramkę! Zachował zimną krew, wyegzekwował go z chirurgiczną precyzją! Niczym panenka, co? A teraz Griezmann, no ty to musisz strzelić, proszę cię. Zawsze nie zawodziłeś i proszę. Ależ presja, współczuję temu chłopakowi. Jeśli spudłuje, jego drużyna zejdzie z boiska pokonana. Trzymajmy kciuki, albo niech nasz bramkarz to wybroni. Uwaga. Tak broni, jest. Broni, zwyciężają, co za dramaturgia. Ta interwencja daje im zwycięstwo. Ależ scenariusz tego spotkania, no i teraz Oblak oczywiście bohaterem swojego zespołu. Jego interwencja dała nam zwycięstwo. Aczkolwiek ten strzał bardzo słaby, prawie w sam środek, jeszcze lekki. Więc tutaj zawodnik Walencji spalił się psychicznie najwyraźniej i ten ciężki półfinał zakończył się naszym zwycięstwem, awansem do półfinału. Koniec meczu i oni będą grali dalej w tym turnieju. Na pewno są bardzo zadowoleni. Oj, takie pojedynki zawsze są niezwykle trudne, a jednak to im udało się uzyskać rezultat, który daje awans i ogromną satysfakcję. Niesamowicie dramatyczne okoliczności. Tutaj oczywiście nie mamy zaliczonego tego, że wygraliśmy mecz, bo siłą rzeczy, jeśli wygramy w karnych, to nie jest to tutaj uznawane jako takie typowe zwycięstwo, bo sam mecz zakończył się remisem, ale awans niezwykle cenny, bo tak jak już było wcześniej wspomniane, dla nas teraz, żeby wygrać jakieś trofeum w tym sezonie, widzę, że nawet dostałem w ogóle trofeum na PlayStation 4 chyba za wykonanie tych jedenastek, żeby wygrać jakieś trofeum w tym sezonie jako Alex Hunter, no to musimy pokusić się o puchar, bo w lidze nie mamy większych szans na zwyciężenie, na zajęcie miejsca pierwszego. No a w pucharze ciągle mamy szansę i czeka nas niezwykle ciekawy finał z Barceloną. Jako, że ten mecz półfinałowy mocno nam się przedłużył, to kolejny trening rozegramy sobie w następnym odcinku. Tutaj mamy właściwie tylko jeden nowy wpis. No i też to, co było tutaj na temat tego meczu. Też są zarówno wpisy przed meczem, jak i po. Więc też możecie sobie poczytać. Jeszcze chcę właśnie się upewnić. Tak jest, w pucharze, a raczej o puchar Hiszpanii zagra FC Barcelona z Atletico Madryt. No zapowiada się naprawdę ciekawie, ale to dopiero pod koniec sezonu. Na razie czekają nas jeszcze ostatnie spotkania w lidze hiszpańskiej. W sumie cztery, bo sezon Ligi Hiszpańskiej, znaczy w sezonie Ligi Hiszpańskiej każdy zespół musi rozegrać 38 meczów. My rozegraliśmy już 34. Więc zapraszam Was w takim razie na kolejne odcinki. W komentarzach koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami z tych meczów, zwłaszcza z tego pucharowego. No i do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!